Hej, z tej strony Karol, czyli dealer, i w dzisiejszym odcinku razem z tym oto Damianem, Doknesem będziemy grać w Whisper, tak, chyba tak się nazywa. Więc, na początku, będzie bardzo miło, że zostawisz łapkę w górę. Doknes, zostawisz łapkę w górę po tym filmie. Ja już zostawiłem. O, więc bądź jak Damian, zostaw łapkę w górę. Jeśli będzie ich 10 tysięcy, to Doknes wstawi na swojego Instagrama zdjęcie... Nie! ...ze mną. A! Tak w ogóle zapraszam bardzo serdecznie na mojego Instagrama, którego znajdziesz w tym momencie w karcie. Doknes, czy muszę mi się tłumaczyć, widzę, o co chodzi w tym challenge'u? No. Dobra, więc tak. To wygląda w ten sposób. Doknes zakłada słuchawki, a ja do niego mówię różne zdania. A on musi po prostu zgadnąć, co mówię. To jest znany, stary, tak, znany challenge. Myślę, bardzo będzie... stary. Tak, ale jest spoko. Jest spoko. Jest spoko. Jest spoko. I będziemy się dzisiaj zmieniać, więc... Doknes, jak już masz słuchawki, to zaczynamy z tobą, nie? No. Ale elegancko. Zaczynamy z tobą, nie? No. Dobrze? No. Słyszysz mnie, Damian? No, słyszałem, co się ty powiedziałeś. Okej, okay. Powiedz mi. Jak masz na imię? Damian, Hubert czy Szymon? Bo nie wiem. Jak się czuję? No jak się nazywasz? Damian, aha, Hubert czy Szymon? Hubert. Okej, okay, lubisz lasagne? On uwielbia jeść lasagne. Lubisz? Lubisz? Czy lubię ogóry? Czy lubisz lasagne? Lasagne? No? Lubię. Znaczy nie jadłem chyba. Lubisz lizanie? Lasagne? Lizanie. Lasagne? Lizanie. Lizanie? Bo lasagne lubisz, ale czy lizanie lubisz? Lizanie lasagne. Lizanie lasagne. Lubisz lizanie lasagne? Nie lizałem jeszcze lasagne. Okej, okay, dobra. Słuchaj, Doknes, czemu zrobiłeś burdel w moim pokoju? Co? Czemu zrobiłeś burdel w moim pokoju? Musisz zrobić burdel w brzuchu? Nie, nie. Słuchaj, chodzi o to, że wszedłeś do mnie do mieszkania i zrobiłeś burdel w pokoju. Zrobiłeś burdel. Ja ci do mieszkania wszedłem i ty miałeś burdel w pokoju. Ty zrobiłeś burdel. Ja zrobiłem burdel? Ja nie zrobiłem burdelu, ty już miałeś taki... Powiedziałeś mi, że zawsze masz burdel. Nieprawda. Ty zrobiłeś burdel. Nie zrobiłem, ja tu jestem od kilku minut. Ej, chwila, ty wszystko słyszysz, to nie fair. Co? Ty wszystko słyszysz. No nie no, większość. Okej, okay, Doknes. Słyszysz mnie teraz? Co? Czy mnie słyszysz? Lubię budyń? Nie słyszę. Okej, okay. Doknes. Doknes. Słyszysz mnie? No teraz, bo nawet taki... Aha, taki moment był cichy. Teraz tak? Jest taki moment, że jeszcze nie wybucha. Dobra, to przewijamy. Słuchaj, kupisz ogórki? Kupisz ogórki, skończyły się ogórki. Czy kupisz ogórki? Pójdziesz do sklepu, kupisz ogórki? Czy pójdziesz do sklepu kupić ogórki? Czy kupię ogórki? Czemu mam kupować ogórki? Bo mówiłeś, że chcesz zjeść kanapkę. Co? Chciałeś zjeść kanapkę. Nie słyszę nic, jeszcze raz. Chciałeś zjeść kanapkę. Chciałem zjeść kanapkę? No. Ale dajesz radę. Ale ja nie chcę kanapki. Okej, okay, nie chcesz kanapki. Co chcesz? Co chcesz zjeść? Co chcesz zjeść, stary? Co byś chciał zjeść? Ja nie wiem, nie słyszę. Co byś chciał zjeść? Czy topię ogórki? Nie, co byś chciał zjeść? Czy... co robię? Co byś zjadł? Czy zrobię kanapkę? Co? Co byś zjadł? Czy jesteś głodny? O kurde. Jesteś głodny? Ogórki. Jesteś głodny? Co? Ogórki. Czemu o tym ogórkach cały czas gadasz? Nie mówię o ogórkach. Głodnemu chleb na myśli. Nie już o ogórkach tylko? Głodnemu chleb na myśli. Głodnemu chleb na myśli. Dlatego mówisz o ogórkach. A mi o ogórkach chodzi. Czyli chcesz ogórka zjeść? Czyli chcesz kupić ogórki do kanapki? Co? Czy chcesz zjeść kanapkę z ogórkami? Kiszonymi? Jaki narkotyk? A nie, bo to są piosenki, dobra, nie! Nieważne! Pomieszało mi się. Okej. Okay. Czemu ci się pomieszało? Słyszysz mnie w ogóle? Średnio chyba, nie? Powiedz głośniej. Zaraz cię psiknie. Co? Zaraz psiknie. Co? Zaraz psiknie. Co? Zaraz psiknie. Teraz głośniej, no. Zaraz psiknie. Co? Au. Dużo psika. Czemu? Co na pół? Czemu nas obsikała? Czemu co? Czemu ona na nas sika? Bo właśnie... No skończ już, no jak to się piosenka skończyła. No już, starczy. Zabij to. Stary. Jesteś debilem! Kamera żyje. Żyje, kamera żyje. Żyje. Boże! Kamera żyje. Sali mokry na nagraniu. Dzięki, już nie musisz. I co, ja ci mam jakieś pytania zadawać? Bo co ty robisz? Co ty pytałeś?
Aha, od... Nie wiesz, o co pytać? Co? Powiedz jej, żeby poszła. Żeby szła do kuchni? Chcesz, żeby ona poszła do kuchni? A gdzie ma iść? Ej, weź się pokaż, bo oni wiedzą, weź się tak... A gdzie masz iść? Bo oni myślą, że my mówimy do ducha. Nie, tam jest ogólnie taka blondynka. O, jest człowiek, tam jest człowiek. No tam jest człowiek. Co, chcesz spawać coś? Nie. Nie chcesz spawać. Pytam się, gdzie ona ma iść. Gdzie ona ma iść? A czemu ma gdzieś iść? Co się stało? No bo mówię, że stąd wyszła, a ty się pytasz, czy do... Nie bij jej! Czy ja cię kiedyś uderzyłem? Co? No... Nic nie słyszę. Musisz mówić wyraźnie, ustami machać. Czy chcesz, żeby tu została? Czy chciałbym nagrywać bez kamery? Nie da się nagrywać bez kamery. Czy chcesz, żeby tu została? Czy chcę, Victoria. Żebym... Mnie ktoś obsikał? Nie. Nie chcesz? Nie chcę. Ale nic o tym nie... Nie psikaj! Nie, nie psikaj, proszę nie psikać. Nie, nie psikaj, to boli. Ja mam uczulenie na wodę. Biedny, nie? Przepraszam. Margaryna? Nie, wolę masło. Nie, ja mówię, że jesteś biedny. Kibel jest biedny? Że ty jesteś biedny. Ja jestem biedny? Tak. No jestem biedny. Bo ona na ciebie psika. Dlatego mnie psikuje, bo jestem biedny? Nie, nie, bo jesteś biedny, bo ona na ciebie psika. Ja jestem biedny dlatego, że ona nie psika. Okej, okay, dobra. Ja tam w ogóle basy. Basy super są. Skończyły się. Nie, leci muzyka. A. Jest o. Głośno już. O. Jest głośno, jest drop teraz. No dajesz. O czym chcesz pogadać? Nie przeszkadzają ci te mokre okulary? Co? Nie przeszkadzają ci te mokre okulary? Co? Nie jestem kanibalem! Nie rozumiem! Co? Czy te mokre okulary? Mam mokre okulary, wiem, mam mokre okulary. Nie przeszkadza. Nie chcę ich wycierać teraz, po nagraniu. Nie, ale... Teraz mam wytrzeć, tak? Nie, ale w pewności ci to przeszkadza. Jak nie, to spoko. Jest Alfons na ferajnie? Kto jest Alfonsem na ferajnie? O co ci chodzi? Ja się pytam o twoje okulary. Moje okulary, pytasz o moje okulary, co tak. Z nimi? Czy one są... Czy ci przeszkadzają, bo są mokre? Co ciąga z okulary? Z czym pytam od okularów, proszę. Dobra, nieważne, zapomnij. Gówno w buzi, nieważne? Co? Czemu takich rzeczy on opowiada? No więc nie mówię, że mam w filmie, to mój film jest. Nie mów takich rzeczy. Ja wiesz, ci powiem, masz lepszą roztrzypaną fryzurę. Obrażasz mnie? Obrażasz mnie? Nie, mówię, że masz fajniejszą fryzurę. Cze, nie rozumiem, bo jest bardzo głośna i zupełnie nie rozumiem. Mówię, że masz fajniejszą fryzurę, kiedy jest mokra. Nie mam pojęcia, co mówisz. Masz fajniejszą fryzurę, kiedy jest mokra. Mam whiskas we włosach? Ciężki przypadek. Wiesz? Czy wiem? Że jesteś ciężkim przypadkiem. Że jestem piratem? Nie, przypadkiem. Wariatem? Ciężkim przypadkiem. Trząciałem? Co to jest trząciał? Może jakaś potrawa chińska, nie wiem. Ty... Krawatów nie noszę za dużo. Co? Ty gadasz? O czym on mówi do mnie? O takie rzeczy gada? Nie. Nic nie rozumiem. Co? Aż tak? No, posłuchaj tego! Teraz coś słyszysz? No, słyszę. Coś tam słyszę. Wolisz salami, czy na przykład inne rodzaje szynki? Co? Czy lubisz salami? Kubisz sankium. Nie, mówię po polsku. Mówię po polsku. Mówisz po polsku? Tak, mówię po polsku. Kogo bym strollował? MWK, wstałem się za to, że ci ślimaka zniszczył na ferajnie. Właśnie, czemu mi to zrobiliście? Czemu mi zniszczyliście ślimaka? Czemu mi zniszczyłeś ślimaka, Loch Ness? Czy dobrze się z tym czuję? Też chcę wiedzieć. Znaczy, no śmieszne to było, ale nie czuję się chyba z tym dobrze. Okej. Bo kamień ślimak został zabity. Wiem. Czy kupiłbyś koszulkę z mojego sklepu? Nie ukradłem karty ze sklepu. Czy kupiłbyś koszulkę z mojego sklepu? Czy pójdę sam do sklepu? Czy kupiłbyś koszulkę z mojego sklepu? Czy jestem osobą kupującą ze sklepu? A wiesz, że link jest w opisie? A czy wiem, że tam jest MWK? Czy wiesz, że link jest w opisie do sklepu? A czy wiesz, że masz... Co? Co do sklepu? A czy wiesz, że link do sklepu jest w opisie filmu? Czy wiem, że masz koszulki ze sklepu? Czy wiesz, że link do sklepu jest w opisie tego materiału? Czy wierzę ci, że koszulki ze sklepu coś tam... Starasz się, widać. Co na kanale? Starasz się, widać. Co fajnie? Czy co chcę sprawdzić? Widać, że się starasz, Doknes, zgadnąć to, co mówię. Jaki kosmonauta? Widać, że się starasz. Ale z czym mam być dyskretny?
No bo ja nie... Widać, że się starasz zgadnąć to, co mówię. Czy starasz się zrozumieć to, co mówisz, no? Widać, że się starasz. Starasz się. Nie mogę zrozumieć, ale starasz się, próbuję. Starasz się. Staram się. No. Widać to. To widać. Widać, że się starasz zrozumieć widać, to, co mówię. Widać, że się staram, no. No, no. A starasz się? Tak? Co? Starasz się? Nie spytałeś, ale tak. Lubisz smarować swoje włosy dżemem? Co, lubię zakładać koc na siebie? Nie wiem, co było dziwniejsze, to co on powiedział, że ja. Czy lubisz smarować swoje włosy dżemem? Czy lubię smarować swoje włosy lakierem do paznokci? Dżemem. Lakierem? Dżemem. Kremem? Dżemem. Kremem? Dżemem. Dobrze mówię? Dżemem. Kremem? Dżemem. Kremem? Dżemem. Dżemem! Nie, nie lubię! Fuj! Czy zjadłbyś kaktusa Andrzeja? Z kim się zakumplowałem? Czy zjadłbyś kaktusa Andrzeja? Nie zabiłbym psa! Co to za dres? Dobra. Czy zjadłbyś kaktusa Andrzeja? Ale nie zabiłbym nikogo. Może co masz w głowie, stary? Czy zjadłbyś kaktusa Andrzeja? Zjadłbyś tą samą pizzę? Kaktusa Andrzeja. Andrzeja kaktusa. Kaktusa Andrzeja. Andrzeja kaktusa. Kaktusa Andrzeja. Andrzej Chrubiński chce mi dać pizzę. Kto to? Nie wiem, ty tak mówisz. Andrzej kaktus. Andrzej kaktus. Czy zjadłbyś Andrzeja kaktusa? Zamówił pizzę. Coś tam Andrzeja kaktus, ale co? Czy byś zjadł? Co? Zjadłbyś? Czy zjadłbym? Nie, fuj! Nie zjadłbym Andrzeja kaktusa. To dobrze. Co? To dobrze. Dobrze? To dobrze. No wiem, no bo jak nie chciałbym jeść Andrzeja, nie chciałbym kurde jeść kaktusa, o co ci mówię? No nie, no pytam cię, po prostu pytam cię. A ty się tylko pytasz, nie, tak. To spoko. Spoko, nie, dobra. Co? Mówisz, że to jest walka na ciszę, że ja się nie odzywam i ty też. To znaczy, bo... No bo ty oczekujesz, że ci jakieś pytanie zadam. Dziwnie jest smarować się papierem? Co? Dziwnie nie, jest smarować się papierem? Nie, o to pytasz? Nie, ja... Pewnie dziwnie, nie smarowałem ci, się. Tego, ja mówię ci, nie chcę żadnego pytania zadawać, no bo... Jak nie słyszysz? Ja ci nie chcę zadawać żadnego pytania. Kurde, dlaczego tak twarz wykrzywiasz? Diler, co się stało? Wszystko okej? Okay? Jestem chamski? Nie, pyta się, czy wszystko jest okej. Okay. Na pewno? Dobrze? Jestem wścibski. Nie wścibski, pytam się, czy jest wszystko okej. Okay. Jestem dobrym kolegą. Nie, nie jestem. Jestem zwykłym kolegą. Pytam się, czy jest wszystko okej okay z tobą. Tak, wszystko jest okej, jak najbardziej. No, to super. Jest wszystko okej. Okay. A wracając do tego, co mówiłem wcześniej? A czy zrywałem chwasty wcześniej? Wracając do tego, co mówiłem wcześniej. Czy klaskałem kiedyś w życiu? Tak, dużo razy. Na imprezach różnych. A jakim stylem? Po takim sklepie nie klaskałem. Ale jakim stylem? W sensie na przykład na patataja? Czy skręcę w lewo? Nie, na patataja, klaskaja, czy na przykład na publiczność? Słyszę wulgaryzmy, czy ty przeklinasz? Freestyle, nie. Nie przeklinasz, dobrze. Nie. To co ty mówisz? Pytam się, jakim stylem klaskasz. A czym lubisz klaskać najbardziej? Co najbardziej? Klaskać. Klaskać? Kiedy lubię? Czym? Rękoma. Dobrze, a w jakim stylu? Ale co? W jakim stylu? W jakim stroju? Stylu. Z czym? Z kim klaskać w ręce? No może być... Z tłumem ludzi. Dobra, może być, o może być, ale no to w jakim stylu klaskacie? W jakich sytuacjach? W jakim stylu? W jakim stylu klaskać? W stylu klasycznym. Klaskać. I jak to wygląda? Czym się robi klasyczne od nieklasycznego? Na brzuchu nie lubię klaskać. No dobra. O to pytałeś? Nie, wyjdźmy z tematu. O to pytałeś, tak? Wyjdźmy z tematu klaskania. A umiesz tak klaskać? Czy ty jesteś z Boknesem czy Doknesem? Doknesem, ale ja się pytam. Czy ty jesteś z Boknesem na moim odcinku? Bądź z Boknesem na swoim odcinku. Ale nie jestem zboczony w tym momencie, ja się pytam o zwykłe klaskanie, tak? Klaszczą ci włosy? Czemu? Nie, moje włosy nic z tego nie mają. Nie klaszczą ci włosy? Nie, nie klaszczą. Nie chcą ci klaskać. No bo ja nie chcę, żeby klaskały, o co chodzi? Nic nie rozumiem. Ja też nie, o co chodzi? Co się dzieje? Co? Też nie rozumiem, o co chodzi. A o czym ty mówiłeś? No, już nie pamiętam, pogubiłem się. Ej, bo za bardzo mnie policzki bolą od uśmiechania. Dobra, więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Naprawdę bardzo miło, że obejrzałeś do końca. Łapka w górę, mam nadzieję, że już dawno zostawiona, jeżeli nie, to zupę teraz. I subskrypcja. Napisz w komentarzu inny challenge, który możemy nagrać razem, bo jeszcze będzie okazja, będziemy na Mitytycie. Pamiętajcie, że live'y są o 9:30 prawie codziennie. A u mnie są wtedy, kiedy klikniecie subskrybuj i zostawicie dzwoneczek. Więc subskrybujcie oba nasze kanały, do usłyszenia i cześć. Cześć. Ha, ha.